Drgania ogólne stosowane są również w sporcie. Stosują je już z powodzeniem kluby piłkarskie, stosują je skoczkowie narciarscy. Okazuje się, że w odpowiedni sposób podany bodziec w odpowiednim czasie może poprawić wyniki osiągane przez sportowców. Wydaje mi się, że jeżeli możemy stosować bodziec wibracyjny do poprawy wyników sportowych, gdzie są to osoby już o jakimś poziomie wytrenowania, to tym bardziej ten bodziec możemy stosować u osób, które nie są wytrenowane albo mają jakieś problemy z układem ruchu. Bo u nich ten efekt powinien być jeszcze bardziej wzmocniony z uwagi na mniej wytrenowany organizm. Bodziec wibracyjny nie jest bodźcem bardzo mocno obciążającym układ ruchu, jak zwykłe ćwiczenia fizyczne, czy nawet bieganie, które okazuje się, że nie zawsze też jest super dobrym sposobem rekreacji. Jeżeli biegamy za często po złym terenie, tak? Mogą z tego być i negatywne konsekwencje, a okazuje się, że odpowiednio dobrane urządzenie wibracyjne, ćwiczenia na takim urządzeniu mogą być pozbawione tych minusów obciążania układu ruchu.